Dzień dobry. W hotelu. Widok taki. Jest niedaleko dworzec kolejowy. Tutaj mamy jakiś poczęstunek, kawa, czaj. Za darmo. Tu płyn do dezynfekcji. Ale można sobie wziąć kubeczek i sobie zrobić kawkę albo herbatkę. Na Warszawkę się kurką chce jechać, tak? Na Warszawkę? Takie mamy widoki koło hotelu. Tu już mamy bocznicę kolejową. O, jest jakiś fajny wagon kolejowy. Dzień dobry, na bocznicy ukraińskiej. Wagon taki, to jest wagon towarowy. To jest też towarowy, a tutaj jakiś taki, bym powiedziała, sypialny. Ale jak my zejdziemy, a nie da się zejść, trzeba będzie tam do końca iść. Tam jeszcze jest lokomotywa. Są schodki. Za wiele nie zobaczymy, bo tam się wejść nie da. Wagon jest zamieszkały, bo przed chwilą pani przyszła, porozmawiała. Szkoda, że nie włączyła, nie? Tak wygląda ten szeroki tor. Jest, no, widać rzeczywiście. To jest szeroko. Taki wagon. Może nie do końca ukraiński, no, bo pociąg pewnie rosyjski, ale na Ukrainie stoi. A tak wygląda. Ej, to jest, dobrze mówiłam, że to jest sypialny, bo tutaj mieszkają, więc muszą być łóżka. Stoi SKPL do Warszawy. Ale nie da się tędy przejść. Można, ale tutaj można się wywrócić, pobrudzić, więc trzeba iść naokoło. Tak. Tak bocznica wygląda, to są szerokie tory, a tam gdzie jest kapel, kończy się ten nasz europejski tor. Wsiadam do SKPL i jadę do Warszawy. Zaraz pokażę, jak wygląda w środku i w ogóle już, i tak już pokazywałam tyle razy SKPL, ale jeszcze pokażę. Zamknęli nas na dworcu, dlatego że jest kontrola paszportowa. My nie możemy wychodzić. Jesteśmy zamknięci tu, jak w konserwie. Jest tam kontrola paszportowa, wszyscy poszli, bo przyjechał tam z Kołomyjczy, z Lwowa i tak dalej pociąg i się przesiadają ludzie, ale najpierw będzie kontrola. Drzwi są zamknięte. My nie wyjdziemy z dworca. Też zobaczycie, wyjdź z dworca, nie wyjdziesz. Dopiero jak będą wszyscy skontrolowani, to my. Tak, idziemy na pociąg z szerokich torów. Przechodzimy na wąskie tory. Wąskie tory. Jak wyglądają wąskie tory? No tak, są. O, są nawet dalej można pojechać tymi torami wąskimi. Zobacz, daleko są te tory wąskie.
PL wygląda. To są te nasze tory wąskie. Chciałam powiedzieć na temat tego odprawy tutaj. Już nie wiem co, jak wygląda, żeby się dostać tutaj do pociągu, to trzeba tyle procedur przejść. Ja musiałam otworzyć plecak, no to jest normalne na tej przeprawie, nie wiem, paszportowej i bezpieczeństwa gdzieś na lotniskach i w ogóle. To jest normalne. Ale tutaj pan mówi, gdzie była, co robiła. Tego też się nie spodziewałam, gdzie była, co robiłam. Ja byłam w hotelu i byłam, zwiedzałam, bo nie wiedziałam co powiedzieć, no bo tak, taka prawda. Ciebie co? Ile waluty, nie? Tutaj. Ile waluty przewożasz? Ile waluty, a ty co? A ja odbieram portfel. Dwie hrywny. Dwie hrywny. O, dwie hrywny, no to ja nie miałam nic, bo wszystko wydałam. Dwie hrywny i co? Puścił? Czy jakiś problem? Trzeba było wypełniać jakieś druki? Dwie hrywny? Nie, puścił. No to dobrze. A teraz jedziemy trasę, pokażę jak się jeździ. Jedziemy już do Polski. Cieszę się. Jestem zmęczona jakoś tym wszystkim. Męczące. Męczące opóźnienie godzina. Nie, nawet nie, 45 minut. Tak, otworzyłam plecak i pan, torbę proszę otworzyć, bo miałam tą reklamówkę taką ze sklepu i tam było sołomka taka, paluszki firmy Cipka i musiałam po prostu to wyciągać, a pan no, zaglądał tam, nie? Zaglądał w to. I, no, ale dalej interesował, dalej. No to, ale mówię, dalej no, otworzyć? No i ten pan, no, dalej, następne i tam zaglądał jakieś kosmetyki, coś tam i dalej. No ale już nie było, wszystko wyciągnęłam, no to dobra. Dobrze, można pakować. A to nie były te paluszki, bo mam tam te Cipko. To mam Cipki, są w plecaku, ale jeszcze takie. Sołona. Taka formuła jest napisana. Co tam jest pan? Zielonica. Granica Hrebenna. Straż graniczna idzie i będziemy teraz paszporty pokazywać. Ma jeszcze 4 godziny jazdy, a już w zimnie siedzę 3 godziny, więc zimno. Jeszcze do tego.
jeszcze co jest bardzo ciasno, nie można przejść, bo jest bardzo, bardzo dużo walizek. Tutaj wszyscy po prostu wszyscy się wyprowadzają z Ukrainy do Polski. Są zastawione przejścia walizkami wszędzie w ogóle. Szłam, to mi się góra walizek wysypała przed nogami. I jeszcze głupie komentarze, że ja te walizki przewróciłam. Więc jest kiepsko. Tu głośno telefony działają, tam muzyka głośno. Nie, po prostu szok. Żeby jechać tym pociągiem, to nie przeciwbólowe leki, źle mówisz. Tylko po prostu jakieś nasenne, otumiające. Żebyś po prostu normalnie przejechała. Bardzo, bardzo ciężko siedzieć tym pociągiem. Tutaj ludzie myślą, że to jest ich prywatny folwark. Głośno tutaj, że każdy słucha swoją muzykę. Włącz metal, no. A my tego słuchamy. Poproszę chrapania. Tak szybko nie zasnę. Dawaj szybko, szybciuteńko, bo nie ma czasu. No tutaj jest taki folwark, że robimy co chcemy. Nie, nie to. Miało być. Warszawa Wschodnia przyjechał o czasie. Warszawa Wschodnia. Jest o czasie. Ciężka droga. No. Trapa jeździ dalej, muchy nie ma. Ja się żegnam z wami. To była długa podróż i męcząca bardzo. Wszystkiego dobrego. Zobaczymy się na następnym filmie. Pa!